Nie, ja mam kobiety zawsze w grach. Kobiety. Zawsze kobiety wybieram. Jest nawet. Co na takie? Ubrałem jej czapkę chyba, wiesz? Aha, ubrałeś jej czapkę. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na specjalny odcinek z królową driftu Karoliną Pilarczyk. Sponsorami dzisiejszego odcinka są Asus Polska, Intel Polska, XCOM oraz Microsoft Polska. Z Karoliną będę grał na laptopie TUF Gaming F15 z Windows 11 na pokładzie, którego możecie sobie kupić w sklepie XCOM, link macie w opisie tego filmu. Karolina opowie nam o swoich doświadczeniach z jazdy samochodami w rzeczywistości, opowie nam o swoich samochodach, o swoim nowym driftowym samochodzie i kilku ciekawostkach dla młodych zapaleńców motoryzacji. Także zapraszam. Przygotowałem dla ciebie dwa samochody. Jednym z nich jest to Camaro. Wiadomo, że to nie jest dokładnie ten model, który masz w rzeczywistości, ale zrobiłem jakieś takie malowanie, te paski charakterystyczne do twojego auta. Myślę, że poczujesz się jak u siebie, bo to chyba nie jest... Znaczy twoja codzienność, granie w gry wyścigowe i generalnie granie w gry, ty wolisz chyba w rzeczywistości jeździć prawdziwymi autami. Chociaż mówiłaś, że coś tam próbowałaś sobie, tak, nie? Nie, to znaczy generalnie to tak wygląda, że rzeczywiście wolę samochody rzeczywiste i wsiąść i to poczuć, bo to jest, wiesz, to jest troszeczkę co innego, czujesz ten zapach paliwa, jeszcze w przypadku naszych samochodów sportowych, to my jeździmy na etanolu, więc zapach takiego alkoholu jest coś niesamowitego. I rzeczywiście czuć jednak to siedzenie i czujesz, jak ten samochód płynie. No to są takie doznania, które ciężko opisać. Gra jest o tyle sympatyczna, że możesz właściwie w każdym miejscu... I nie trzeba auta naprawiać. Nie trzeba auta. Ani tankować. Nie kosztuje. No. Tutaj właśnie pojechałeś po krawężniku i pomyślałam sobie, że ojoj, po prostu już te biedne felgi, 22 cali, które tam mamy. Nie wiem, ile tutaj masz, ale normalnie to mam 22 cale felgi, chciałam powiedzieć. 22 masz? 22 mam w swoim. Aha, tu maksymalnie można do tego auta w tej grze 20 cali wsadzić. 20? No to powiedzmy, może przez oponę tutaj wygląda dosyć imponująco, ale u mnie też to wygląda tak, że wiesz, wóz drabniasty, nie? 22 cale felgę, opona, niski profil, więc wygląda to po prostu fenomenalnie. No i czujesz, wiesz, i czujesz też, jak ten samochód jest taki narwisty, bo wiesz, na takiej oponie, która wygląda jak naleśnik bardziej, grubości naleśnika. Tutaj ktoś nas Viperem goni, no zobacz. Właśnie, ja widzę, że on nas prowokuje bardzo. Tak, on chyba chce się ścigać. No zobacz, ale on... Wyzywamy go na pojedynek? Wyzywamy go na pojedynek. To czekaj. Dobra. Patrz, on nawet chce. No to ju. Camaro kontra... Kontra Viper. Kontra Dobra. Viper. Zobaczymy, kto to wygra. On ten, Viper wcale się tak dobrze nie prowadzi. Camaro też nie jest jakieś tam super. Oj, Camaro jest bardzo dobre. Jest dobre? Szczególnie dobre nowe zawieszenie, zestrojone. Camaro pięknie się prowadzi, ono jest takie przyklejone do ziemi. Przepraszam, przepraszam, że cię obraziłem. No właśnie, poczułam się urażona trochę. Obecnie amerykańskie samochody się prowadzą pięknie, bo one mają pięknie postawiony też punkt ciężkości, ten samochód jest przyklejony. No popatrz na to, no zobacz, on tak jeździ jak po sznurku, no. Jeszcze ładna, dobierz ładną linię wyścigową i gdzie jest ten Viper? Nie ma tego Vipera. Gdzieś tam stał, ale Viper też amerykański. Też amerykański, ale Viper ma bardzo duży silnik i bardzo duży przód, długi przód, co powoduje, masa, że on jest... Rozłożona. On jest podsterowny, wiesz, aha, i przez to mu w zakrętach wcale to nie jest dobrze. Rozumiem. Pokonujesz, co ty robisz, offroad? Znaczy nie, gdzie no tutaj jedziesz? Mi sam samochód zjechał. Drifting narodził się w górach. Gdzie konkretnie? W Japonii oczywiście. Japończycy nielegalnie się ścigali, ale że właśnie w Japonii mieli głównie górskie drogi, robili to na obrzeżach właśnie na tych górskich drogach, no to jeździli po zakrętach, tak? Jednocześnie to były lata 60., głównie samochody miały tylny napęd, więc te samochody, tam naturalnie siła odśrodkowa wprowadzała też pocisk i później się zorientowali, że poklask u ludzi nie ma ten, który najszybciej dojechał i wygrał ten wyścig, tylko ten, który najbardziej się ślizgał, więc najbardziej spektakularnie jeździł. I jego ludzie kochali, więc zaczęli to robić, tak? I tak się narodził drifting, potem został przeniesiony na tory i stał się profesjonalną dyscypliną motorsportową. Natomiast za każdym razem, kiedy wracamy na drogi, bo oczywiście najczęściej jeździmy na torach, ale kiedy wracamy na górskie odcinki, na ulice i tak dalej, to jest taki, wiesz, taki powrót do korzeni, więc takie od razu emocje.
I rzeczywiście, co jest niesamowite i piękne, w Polsce mamy kilka miejsc, gdzie mamy rundy uliczne w centrum miasta. W Warszawie chyba, tak? Zdaje Nie. W Warszawie jest tylko i wyłącznie Karowa, która jest rajdowym odcinkiem. To jest kryterium asów i tam jest, oczywiście to jest show, beczka, ale tam nie chodzi o to za bardzo, żeby się super ślizgać, tylko żeby jechać szybko, bo to są rajdy, natomiast w przypadku driftingu Dolnośląsk albo Podkarpackie. Mhm. I w Dolnym Śląsku mamy na przykład Czarną Górę, mamy Kłodzko. Mhm. I to wyobraź sobie, Kłodzko to jest taka runda uliczno-górska, więc przez centrum miasta te 1000-konne maszyny suną bokiem koło zabytkowych jakichś, zabytkowej poczty, zabytkowych budynków, a my tam, wiesz, bokiem pomiędzy nimi. No fenomenalne, mega spektakularne. Czarna Góra to jest typowo taka runda górska i taka ulica jak tu, czyli masz przepaście i masz dużo zieleni i jakieś górki. Natomiast też jest piękna, ludzie to kochają, bardzo dużo jest publiczności i rzeczywiście bardzo widowiskowa. Karpacz to jest też piękna runda, gdzie jeździliśmy po ulicach, więc rzeczywiście czy w Polsce, czy w Europie takie rundy się odbywają, będą się odbywały w tym roku, w 2022. Musisz przyjechać, zobaczyć, jak to na żywo wygląda. Ja lubię, ja powiem wam, że ja bardzo lubię z Karoliną nagrywać, bo ja rzucę tylko jedno pytanie i już wiecie, cały odcinek mam załatwiony, nie? No, już jest... Bo ja wiesz, już czuję to po prostu, już wiesz, chcę przenieść do ciebie te emocje, które ja czuję jeżdżąc, a ty zobaczysz, jak kiedyś na przykład ja będę nawet pokazywała ci film jakiś z mojego przejazdu, to ja cała będę się bujać, wiesz, bo ja widzę już to, jak ja jechałam, jakie siły na mnie działały. I ja też jak patrzę na ten samochód, pomimo że to jest gra komputerowa, to ja i tak... Już sobie już tak w głowie planujesz, nie? Gdzie jak inicjacja, się ustawisz. Tak, tutaj już idziemy bokiem, więc to już mnie przechyla. Jasne. Ja to czuję i dlatego chcę ci to przekazać i opowiedzieć o tym wszystkim. Przegadałam całą podróż. Bardzo dobrze. Całkiem fajnie, że nam teraz słońce zachodzi, powiem ci, dlatego że... Będzie tak bardziej takie bardziej gangsta, realistyczne, bardziej takie, nielegalnie, bardziej nocne nielegalnie przejazdy, właśnie. Tak? Powinniśmy mieć jeszcze kogoś tutaj do tandemu. Pamiętajcie, nie róbcie tego na ulicy, róbcie to w grach albo w wyznaczonych miejscach. To gangsta wcale nie musi być taki. Albo możecie sobie drift taxi bezpośrednio u Karoliny też zamówić. Na przykład. Jeden z twoich fanów zrobił malowanie twojego obecnego samochodu w grze, natomiast Sylwia to będzie twój nowy driftowóz tegoroczny. Tak. Znaczy Sylwia jak Sylwia, bo ja jeżdżę Sylwią, tak? Bo ja jeżdżę Nissanem E200SX S14, który też jest nazywany Sylwią. Moim zdaniem wygląd tego samochodu będzie grzeczniejszy od twojego obecnego dotychczasowego, czy jednak coś tam drastycznie pozmienia ten się jest na tyle? Grzeczniejszy. Nowszy, tak? Znaczy ten, który jest w grze, jest grzeczniejszy. O, ty kurde. Ten, który będzie na... Patrzcie, jak zgrabnie wymija odpowiedź, nie? Ten, który zobaczycie w tym roku, to będzie trochę bardziej taki i prezentacja agresywny. Będzie w marcu? Będzie w marcu, 16 marca, dokładnie. Gdzie? Wtedy zaprezentujemy w Hula Kula, zresztą wszystkich zapraszamy, otwarta impreza. Pokażemy wtedy nasz nowy projekt i nasze auto na 2022. No dobrze, tutaj przygotowałem Sylwię, ale to jest jeszcze twoje dotychczasowe malowanie, które zrobił jeden z twoich fanów w grze. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, po prostu pilarczyk, jak obojętnie dla jakiego samochodu, tam wam się pojawią trzy samochody, gdzie możecie sobie malowanie Karoliny wybrać. Tam chyba było Subaru BRZ, Sylwia S15 i chyba nawet był Nissan S2000. Nie, było 200SX. To są też 200SX, ale była S14, S15 i chyba, bo tam na S14 było z malowaniem poprzednim, więc te malowanie z poprzedniego roku, czyli z 2021, jest na S15 i na BRZ-cie. Jak się uczyłem grać na kierownicy i driftować, to próbowałem sobie najpierw zataczać takie koła, jakoś kontrować i łapać ten drift w odpowiedni sposób. Tak. I powiem ci, że dla osoby, która grała wcześniej na klawiaturze, potem na padzie i potem przechodzi na kierownicę, to tak, jak się przenosisz z klawiatury na pada, to jest też tak, no dosyć ciężko. Potem jak się przenosisz z pada na kierownicę, to jest taka totalna przepaść, bo to jest coś zupełnie innego w grze driftować sobie na kierownicy,
niż w rzeczywistości jeździć nawet samochodem, bo jest to takie trochę nieintuicyjne na pierwszy strzał, ale potem już te takie prawa mniej więcej jak z rzeczywistości przenoszą się do tego świata. Nawet w takiej grze jak Forza Horizon 5 można sobie to odczuć. I tutaj... Ale to powiem ci, że ciekawe jest to, co ty mówisz, bo ja na przykład właśnie przez to, że mam dużo dłuższe doświadczenie, jeżeli chodzi o drifting i jazdę w realnych samochodach za kierownicą, to jak przesiadałam się do gier czy różnych symulatorów, to łatwiej mi było z kierownicą. To znaczy, oczywiście ja mam też czasami ten problem, że ja jeżdżę plecami, tak? Ja muszę czuć samochód na plecach czy przeciążenia, wtedy czuję, że to auto ma takie i takie wychylenie, więc wtedy odpowiednio reaguję na kierownicy. Jasne, tak. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście ta kierownica mi dużo pomogła. Pad, jak dałeś mi do ręki w przypadku... No, dziko jest, nie? Tak, trochę jest tak dziko, tak. Trochę no to chyba dziko. Działa tak w każdą stronę, jakbyś... Ja myślę, że lepiej byś grając sobie na klawiaturze, bo jest to takie dosyć intuicyjne, klawiaturę każdy trzyma, nie? Ale dla ciebie to chyba najlepsza by była kierownica, żebyś usiadła, wiesz, tak, ze sterami. Tak. Ty u siebie masz jakiś symulator? Ja mam tak, my mamy symulator i mamy kierownicę i mamy przygotowane... przygotowany tor i co ciekawe, wypadłem. Uwielbiam jeździć nawet nie tyle, żeby sprawdzać, czy później to mapować na rzeczywistą jazdę, co bardziej oglądam tory. A, rozumiem, uczysz się przejazdów, jasne. Patrzę na, tak, dokładnie, patrzę na tor, gdzie jest, jakie odległości są pomiędzy nimi, bo tak jak się patrzy na mapę toru, to tak nie za bardzo można sobie dać wyobrażenie, jak to wygląda akurat gry. Dają naprawdę fajne wyobrażenie. Ty w ogóle z tego, co się orientuję, jesteś takim prekursorem, jeśli chodzi o kobiecy drifting w Polsce. Jesteś chyba taką pionierką, jeśli chodzi o drifting, no nie? Tak, ja byłam pierwszą kobietą, która zaczęła startować w zawodach driftingowych. I to był w ogóle jeszcze czas taki, kiedy drifting dopiero wchodził do Polski. Wszyscy się uczyliśmy się modyfikować samochody, uczyliśmy się jeździć, uczyliśmy się techniki jazdy. Teraz to jest po prostu cudownie, teraz to jest bardzo dużo akademii driftu, jest dużo osób, takich zawodników jak ja, którzy mają długoletnie doświadczenie i mogą coś podpowiedzieć. Są gotowe zestawy i kity do samochodów, gdzie nie musisz kombinować i tak jak my jeszcze 15 lat temu gdzieś tam rozpiłowaliśmy fasolki, co po prostu teraz, jeżeli chodzi, chcesz powiększyć swój skręt, to kupujesz gotowy zestaw do danego samochodu, masz ogromny wybór i po prostu jeździsz, tak? Zakładasz i to działa, bo tam to po prostu było metodą prób i błędów. Potem jechaliśmy na tor, oczywiście to coś przycinało się, coś tam było za dużo, coś było za mało. No i trzeba było to korygować. Rzeczywiście dzisiaj jest o wiele lepiej. I ja byłam pierwszą kobietą w Polsce, która zaczęła driftować, która zaczęła startować w zawodach. No i rzeczywiście bardzo mocno pracowałam nad dziewczynami, żeby zaczęły, bo uważam, że to jest dyscyplina motorsportowa, która jest piękna dla zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zobacz w ogóle, jak ten samochód się zachowuje. Przede wszystkim jest piękny. Tak. Po drugie, on tańczy na tej drodze. On jest taki, ten ruch jest bardzo płynny. Może teraz akurat nie. Może w jeden moment. Dla takiej osoby, która gra sobie na przykład w Forza Horizon i driftuje, jak my sobie teraz, gdzie taka osoba, powiedzmy nawet niepełnoletnia, mogłaby zaznać takiego driftu w rzeczywistości? Znaczy, to jest o tyle piękne w przypadku driftingu, że oczywiście w Forza Horizon teraz jeździsz po ulicy, a poza tym ten samochód i tak by nie został dopuszczony w Polsce na drogi. Natomiast w przypadku zawodów driftingowych, treningów driftingowych, bardzo często to się odbywa na torach, więc nie potrzebujesz mieć prawa jazdy. I stąd młode osoby, 11-12-letnie, mogą już zacząć swoją przygodę z driftingiem. Wiesz co, ja bym swojego syna 12-letniego chyba nie puścił do takiej maszyny. Dziwiłbyś się naprawdę, ile my mamy młodych właśnie kilkunastoletnich zawodników, którzy zaczynali swoją przygodę właśnie w jakichś 10-11 lat. Teraz mają 16-17 i są bardzo, bardzo dobrymi kierowcami. I rzeczywiście to powiem ci, to trochę jak z go-kartami, nie? Że to jest takie dobre miejsce i fajne miejsce do tego, żeby zacząć. Już też przygotować można samochód w miarę prosty sposób, bo kiedyś nasz kolega po prostu miał klocki przymontowane do pedałów gazu i hamulca i sprzęgła, żeby w ogóle do nich nogami dosięgnąć. Dzisiaj można to, nawet są takie fajne setupy, gdzie można odsadzić cały pedal box, czy rzeczywiście sobie to przystosować. I naprawdę już młode osoby mogą spróbować swoich siły za kierownicą w driftingu, na jakimś torze w Polsce, a tych torów i miejsc jest bardzo dużo. Super.
Kurde, nawet nie wiedziałem, że tak można. Można i wszystkich zachęcam. Co ja robiłem przez całe życie? No halo. Właśnie, widzisz, zmienia twój światopogląd. No. I to jest naprawdę piękne, bo wiesz, dużo osób na przykład mnie atakuje, jak ja zachęcam ludzi do tego, żeby poszli na jakieś płyty poślizgowe, czy uczyli się trochę kontrolować i panować nad poślizgiem. Mhm. I mówią, atakuje mnie za to, że mówią, no później ci ludzie poczują się zapewnie i na ulicy będą szarżować dojdzie do tragedii. Mhm. Szczerze, właśnie bardzo często ludzie nie mają wyobraźni i dopiero jak Dokładnie. Wsiadasz do tego samochodu i czujesz, że ty przy 40 na godzinę nie jesteś w kilometrach na godzinę, nie jesteś w stanie kontrolować tego samochodu, to co przy tych 140, które są dopuszczalne na autostradzie. Ale tak? Też to tak poszerza trochę wyobraźnię, nie? Bo bardzo poszerza. Na takich naszych normalnych drogach, jak jeździsz sobie samochodem, to nigdy nie wiesz, tak jak ja dzisiaj dojeżdżaliśmy sobie do studia, nie? No to wiesz, pada śnieg, tutaj jest tak. deszcz, tutaj jest droga tak. bardziej wyjeżdżona, tak. tu jest mniej, tu jest bardziej przyczepna, tam mniej. Dokładnie. Nie? Osoba, która wiesz, nabierze sobie jakiegoś doświadczenia w driftingu, będzie mogła lepiej opanować samochód w takich niekontrolowanych sytuacjach. Dokładnie, nie? Zwłaszcza, że to, o czym ty powiedziałeś, niekontrolowanych, czyli w takim momencie to jest... Pamięć mięśniowa tylko i wyłącznie. Właśnie, pamięć mięśniowa, czyli bardzo często twoja głowa nie myśli, kompletnie się wyłącza, natomiast ciało robi robotę, tak? I faktycznie wyrobienie sobie odpowiednich odruchów, odpowiednich reakcji, to jest mega sprawa, no to tylko i wyłącznie wyrobisz sobie jeżdżąc, powtarzając te odruchy, nie? Tak, tutaj w grze mamy namiastkę taką teoretyczną tych doznań, które możecie mieć w rzeczywistym świecie. Te samochody też można sobie dostosować tutaj do driftingu. Możecie sobie zobaczyć inne moje odcinki, gdzie pokazuję, jak to zrobić dobrze, żeby driftowało się naprawdę prosto i przyjemnie. I właściwie takie proste... Przyjemność w ogóle nawet samego patrzenia, powiem ci, że ja zawsze... Tak, auto leci sobie, tańczy na tej ulicy, tak, jak masło na patelni, to jest piękna sprawa. Tak, ja właśnie się śmiałam, bo prawdę mówiąc wolę siedzieć w samochodzie i to wykonywać, ale akurat w tym wypadku, jak patrzę, jak to robi profesjonalista, z przyjemnością patrzę, jak zaczarowana, wiesz, jestem wlepiona, mój wzrok jest cały czas wlepiony w ten ekran, po prostu w ten samochód. A, już nie przesadzaj, czasami wypadnę z tego toru, jest tak. Wybaczyć, no dobra, pilnujecie, żeby się nie popsuł mi samochodu. Słuchajcie, Karolina pierwszy raz na padzie chyba w życiu, tak? Czy nie, tam... generalnie na padzie grałam, ale grałam bardziej w takie offroadowe gry, gdzie było więcej jednak toczenia się i włączania różnych zapinania dyferencjałów i tak dalej. Tak, i wtedy używałam pada i to wtedy dawało radę, no bo jechałeś bardzo wolno, to bardziej guziczkami się bawiłeś wtedy i wtedy pad jest super do tego. Jasne. Czyli tak jak w offroadzie, nie? W offroadzie też mniej tą kierownicą, bardziej guzisz, no ale w drifcie to jest taki challenge jednak. Jest trochę challenge, zwłaszcza tutaj w grze, tak jak... Kontrę, o, ale już patrz jaką ładną kontrę zrobiłam. No faktycznie, coś tam się stało, coś tam się stało. No to chyba bardziej intuicyjnie, nie? Tak no, poszło. Tak. Znaczy przyspieszyłam go i próbuję oczywiście na... Ale spokojnie, wszyscy gracze doskonale Cię rozumieją, bo każdy kiedyś zaczyna na padzie i każdy wie, że jest to mega dzikie. Dzikie. To co, myślę, że najfajniej będzie Ci pojeździć trochę na offroadzie, tutaj są takie fajne wybrzeża. Ale poczekaj, jedziemy samochodem driftingowym na offroad? Nie, zmienimy na jakiś inny. Jaki samochód? Serce mnie będzie bolało, wiesz? Jaki samochód? Może wybierzemy jakiś. Poczekaj, zobaczymy jaki samochód. Ty samochodem na wprost. No ja właśnie tak jadę. Patrz, no, zobacz, na takim trawersiku delikatnym. Zobacz, jak się tutaj odbija, fajnie. Tak, a tam, żebym tylko nie trafiła na jakąś tą. A spokojnie możesz taranować, tu mu się nic nie stanie. Właśnie to jest gra, że możesz robić różne szalone rzeczy. Uwielbiam. Ale w rzeczywistości, bo ty już z offroadami też miałeś do czynienia. Tak. W rzeczywistości to nie jest takie proste. Jak najeżdżasz na jakąś górkę, to tak, no raczej starasz się przyhamować przy jej szczycie, nie? Rzeczywiście automatycznie to robisz. Offroad ma to do siebie, że musisz nieźle kombinować, jakbym miała być szczera, ponieważ w jednym miejscu to właściwie musisz pedał w podłogę wbić i tak jechać. W innym miejscu musisz to bardzo strategicznie, spokojnie, delikatnie przejechać. Oczywiście też mądrze, tak, żeby nie zahaczyć o jakieś kłody, o jakieś drzewa i tak dalej. Więc rzeczywiście w offroadzie jest dużo takiego kombinowania, myślenia. Powiem ci szczerze, że się śmiałam, ponieważ dużo też pracy z jakimiś wyciągarkami, przednimi, tylnymi, mechanicznymi, elektrycznymi, z jakimś zapinaniem mostów, przednich, tylnych, jeszcze czasami są hamulce.
hamulce te ręczne na jedną oś, na jedno koło, drugie koło i tak dalej. No po prostu powiem ci, że pracy w tym samochodzie to jest tyle, że tutaj jazda tym samochodem i pedał, gaz, paczek i skok. Mhm, tak, tu są te wydmy. Tak, to są wydmy, tutaj możesz sobie poskakać. Wow! A chyba coś wspominałaś o tym ostatnio, jak mieliśmy stream wspólnego. Tak, o Jezu, ale powiem ci, aż mi się w głowie zakręciło. Wydmy, jeździłam po wydmach w Dubaju. Tak. I to było coś niesamowitego. W ogóle tam mają taką fantazję, mają taką zabawę pod tytułem ćwierć mili, tylko że stromo pod górę. Wiem, i oni mają te takie opony, które są jak łopaty, nie? Słuchaj, najfajniejsze jest to, że oni to próbują robić seryjnymi samochodami, więc... To jest hardcore, bo oni mają takie zabawy, oczywiście co innego zawody jakieś profesjonalne, a co innego jak się chłopcy spotykają w piątek, bo tam jest w Dubaju piątek i sobota jest wolna, nie sobota, niedziela, więc spotykają się w piątek właśnie na takich wydmach i biorą swoje seryjne samochody i zastanawiają się, kto najwyżej podjedzie. Jadą jak najwyżej, kiedy ten samochód już zaczyna kopać, zjeżdżać. I co, bez zmiany opon, bez niczego? Nic. Tak jak wyjechali z ulicy, tak wjeżdżają na te wydmy. I oczywiście te samochody tam różne katorgi przechodzą, potem często się zakopują i oni je zostawiają tam. Więc powiem ci, to też jest ciekawe wrażenie, jak ty na przykład jedziesz, tak jak tutaj jest, to wygląda tak jak tutaj, tak? Jedziesz sobie i wiesz, jedziesz tam na tą górkę, którą tam widzimy na horyzoncie. No to jedziemy. Jedziemy tam na horyzont i nagle wiesz, jedziesz sobie, wydma jest fajna, a tu stoi jakiś zakopany Mercedes. Aha. Tam jakiś Cadillac. Aha, i to nie jest tak, że oni biorą na przykład zupełnie tylko i wyłącznie offroadowe samochody. Oni biorą na przykład właśnie jakiegoś Cadillaca i sprawdzają, jak daleko zajedzie. I ciebie, bo ciebie muszę zaprosić kiedyś na jazdę driftem, żebyś zobaczył, jak to wygląda w rzeczywistym świecie. I ty, ja jeżdżę teraz w twoim wirtualnym świecie, ty później pojeździsz w moim rzeczywistym. I zrobimy taki odcinek. Porównasz sobie odczucia. Nie wiem, co mam powiedzieć, no. Bo ja czuję, że zostawię brązowy ślad za sobą, jak do tego dojdzie. Musisz się zgodzić. Ale powiem ci, to też kocham, właśnie przed chwilą zrobiłam, wykonałam taki manewr, który raczej by spowodował dosyć poważną rolkę w życiu codziennym, czyli zrobiłam, skręciłam kołami w powietrzu. Tutaj na szczęście obyło się bez konsekwencji. I wylądowałaś na skręconych. Wylądowałam na skręconych. Moje pewnie albo rolka, albo na pewno już nasze drążki kierownicze powiedziałyby ała. Tak, trzeba skręcić w kierunku lotu, nie? Mniej więcej. Dziury, tak. Czyli generalnie jest tak, zasada jest taka, że jak samochód chce ci się zjechać gdzieś, tak, zrolować, dokładnie, jak ona ma ochotę już zrolować, to skręcasz w kierunku dziury, dołu i gaz do dechy. No to w sumie podobnie się powinno zachowywać podczas poślizgu niekontrolowanego, jak wpadasz gdzieś na drodze w poślizg, nie? Że tak. Skręca się w kierunku poślizgu, na przykład na zewnątrz zakrętu, a nie jeszcze bardziej i po hamulce. Tak, a to jest intuicyjnie. Ja też to sprawdziłem u siebie i intuicyjnie zawsze wiesz, naciskam ten hamulec, czego nie powinienem robić, żeby odzyskać. Tak. Nie? Znaczy generalnie jest tak, że we współczesnych samochodach ta cała elektronika obecnie czuje, że starasz, że coś się dzieje, tak? Czyli te koła zaczynają się szybciej kręcić i tak dalej, no czujniki, sensory to wszystko wyłapują i że one się kręcą nierówno i tak dalej. I zaczynają nam, starają się nam pomóc. Więc zasada w tych nowych, najnowszych samochodach, które są wyposażone w elektronikę, rzeczywiście jest taka, że pedał w hamulec i w drogę, celuj się w drogę. Nigdy nie patrzcie w stronę drzewa, dziury, rowu, nie, bo was wciągnie, więc w drogę. I powinno nam pomóc, tak? Natomiast w przypadku rzeczywiście starszych samochodów, no to lepiej tego hamulca nie używać, bo to się źle skończy. Chodzę tylko... O, dobrze pojechałaś, ale komuś dom rozwaliłaś, ale jest dobrze. Nie rozwala to w ogóle, jak ty tak, wiesz, reagujesz emocjonalnie na to wszystko, nie? Bo dla nas graczy to jest na zasadzie, okej, rozwaliśmy komuś dom, whatever, jedziemy dalej. Nie? A ja już widzę konsekwencje tego. Tak. No nie, to no, jest takie, kurde, co o co chodzi? O co chodzi? Przecież jest fajnie. Okay. Dzięki ci, Karolina, że zajrzałaś do nas, do Forza Horizon 5. Mam nadzieję, że podobają ci się twoje samochody, które udało nam się mniej więcej odtworzyć w tej grze. Bardzo, bardzo mi się podobają samochody. Podoba mi się też, że mogę sobie pojeździć różnymi fajnymi autami. Często ludzie mnie pytają o to, jakie samochody chciałabym mieć. A tu mogę sobie stworzyć taki wirtualny garaż i dopóki nie będę miała w prawdziwym garażu prawdziwych samochodów, to mogę sobie stworzyć taki wirtualny garaż. Jest mega zabawa, bardzo fajna. Ale nie zabierzesz mi jeszcze tego. Nie, graj sobie, spokojnie. Trzymajcie się, widzowie. Hejka. Na razie, pa.